Cześć, a więc dzisiaj noszę coś takiego dziwnego na głowie. Stwierdziłam, że to założę, bo nigdy tego nie noszę, ale nie wiem, czy tak wytrzymam przez cały filmik, bo to już jest trochę wkurzające. Poci się przez to czoło i po prostu nie mogę. Ale stwierdziłam, że fajne. Kupiłam w Primarku za 2 euro, więc... Dzisiaj, jak obiecałam w tamtym tygodniu, odpowiem na pytania, które mi zadaliście. Więc zdjęłam to, bo już nie mogę z tym wytrzymać. Na jaki kierunek studiów chciałabyś pójść? A więc chciałabym pójść, nie wiem, czy to już wam kiedyś mówiłam, na prawo. Chcę studiować prawo i chciałabym studiować tutaj w Utrecht, dlatego tutaj jestem na te wakacje, żeby zobaczyć, jak tu jest. Ale właśnie nie jestem pewna, czy chcę tutaj studiować i też nie jestem pewna, czy chcę studiować prawo po holendersku, dlatego że w Utrecht jest tylko prawo po holendersku, chyba że prawo ekonomiczne, ale ono zawiera matmę, więc nie jestem zbyt bardzo przekonana do niego, ponieważ nie jestem wielką fanką matematyki. Więc to jest wielkie pytanie, gdzie chcę studiować i jeżeli wiem, że jeżeli będę studiować w Holandii prawo po holendersku, to będę musiała mieszkać później w Holandii, dlatego że to będzie tylko prawo holenderskie. Nigdzie indziej mi się nie przyda. Więc to jest wielkie pytanie, na które nie mogę teraz odpowiedzieć, ale no moim wstępnym planem to jest na pewno coś w kierunku prawa, tylko że nie wiem jeszcze gdzie. Czy masz jakieś rady dla osób, które zmieniają szkołę? A więc powiem wam szczerze, że ja zmieniłam szkołę tylko raz w życiu i to na rok, a później wróciłam do mojej starej, więc tak w sumie to ja nie mam dużo z tym doświadczenia, ale mam dużo doświadczeń z obozami. Więc ja uważam, że po prostu trzeba być otwartym człowiekiem. Nawet gdy się nie jest otwartym, na początku zawsze się powinno być otwartym, a później można się zamknąć w sobie. Jestem bardzo asocjalnym człowiekiem, mam tylko dwie przyjaciółki i Maćka i to wszystko, więc nie mogę wam zbytnio powiedzieć o zaprzyjaźnianiu się z ludźmi. Czy nadal twoim ulubionym napojem jest bubble tea? A więc nie, nie jest, ponieważ stwierdziłam, że to tak drogo kosztuje, że mi się nie chciało tyle wydawać kasy na bubble tea, ale chcę teraz, właśnie jestem w poszukiwaniu i nadal szukam przez kilka już miesięcy, szukam tej tapioki, bo można ją kupić na jakichś chińskich marketach, ale jeszcze nigdy jej nie widziałam, ale postaram się ją znaleźć i będę chciała robić sama bubble tea w domu, bo tak to jest... Więcej, mniej kosztuje i można zrobić wszystkie smaki, które się chce, nie trzeba nikogo prosić o to, nie trzeba nigdzie chodzić. No i czuję się człowiek kreatywny. W dodatku teraz moim ulubionym napojem jest kawa mrożona. O Jezu, kawa mrożona, to razem sobie. Jak będziecie w Holandii, pójdźcie do Coffee Company. To jest taki jak Starbucks, tyle że to jest takie holenderskie. I to jest mega dobre i tam jest mega fajnie i w ogóle... Jak długo już jesteś z Maćkiem? Mieszkacie razem. A więc jesteśmy razem z Maćkiem od maja tamtego roku, czyli już ponad rok. Jeszcze nie mieszkamy razem. Znaczy teraz przez te 2 miesiące mieszkamy razem, więc to można nazwać, że mieszkamy już razem. Ale w roku szkolnym jeszcze się zobaczy. Do której chodzisz klasy? A więc chodzę do... Teraz, jakby, no teraz już jest w lato, prawda? Więc teraz będę chodzić do ostatniej liceum, czyli za rok kończę już szkołę. Ale no tak, jestem 9-8. Zaczęłam chodzić do szkoły, jak miałam 6 lat, a nie 7, więc dlatego kończę wcześniej o rok. W jaki sposób nauczyłaś się tylu języków? Dzięki obozom, dzięki chodzeniom na lekcje językowe. Po prostu doszkalałam się przez całe życie. Te moje 5 języków. Teraz staram się nauczyć holenderskiego. W następnym tygodniu zaczynam. Mam nadzieję, znaczy ja rozumiem już tak troszeczkę holenderski, bo to jest taka mieszanina przecież francuskiego, tam niemieckiego, więc jest dobrze, ale jeszcze nie umiem w ogóle mówić i tylko mówię jakieś takie no dziękuję, tam dzień dobry i przepraszam, takie tam. Prawda? Ale tak to nie mówię jeszcze, ale właśnie od następnego tygodnia będę chodzić na lekcje. Więc jestem bardzo podekscytowana, żeby zacząć uczyć się nowego języka. Podaj swoich ulubionych youtuberów. A więc moimi ulubionymi youtuberami, jeżeli chodzi o polski YouTube, to ja niezbyt bardzo oglądam. Ostatnio zauważyłam taką Viva Aviva. Nie. Czy Vis-a-vis, czy Viva Aviva, nie jestem pewna. I robi filmiki o modzie i takie różne rzeczy. Mi się podoba, ale
lecz nie zgadzam się ze wszystkim, co ona mówi, ale bardzo fajnie się ogląda. Także lubię Maddie Bragg i Makeup by Mandy 24. Maddie Bragg, ja ją po prostu uwielbiam i Makeup by Mandy 24 też. A później jeszcze jest Shane Dawson, który jest mega śmieszny. Lohanthony. Jeszcze Gigi Gorgeous. Czy zabieranie nowych znajomości przychodzi ci łatwo, czy raczej masz z tym problem? Ogólnie poznawanie kogoś przychodzi mi z łatwo, zależy jak się nastawia na tą osobę. Jeżeli jest ktoś jakby miły i widać, że jest szczery, to łatwiej się mi z nim zaprzyjaźnić. I oczywiście nie szukam nowych znajomych, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc łatwo mi jest zaprzyjaźnić się, jeżeli widzę, że coś nas łączy, o tak. Jest mi łatwiej zaprzyjaźnić się, jeżeli widzę, że jest podobna do mnie osoba. Ulubione firmy kosmetyczne. A więc moje ulubione firmy kosmetyczne. Jedną z nich jest na pewno Benefit. Oczywiście też Sisley. Też bardzo lubię firmę NYX, która jest bardzo tanią firmą tak naprawdę. Ja uwielbiam jej kosmetyki, dlatego że są tanie, ale są dobrej jakości. Czym farbowałaś włosy na różowo? A więc farbowałam włosy na różowo farbą... Nie wiem, jakąś farbą, chyba Vella czy coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc poszłam do fryzjera, żeby mi przefarbowali włosy. Siedziałam chyba tam 4 godziny. I wyszły mega różowe. Ja chciałam po prostu pastelowe, żeby były lekko różowe. Były mocno różowe, wręcz łososiowe. Powiedziałam im, że nie podoba mi się zbytnio ten kolor. One stwierdziły, że... pastel, nie można zrobić pastelu na włosach i że to jest taki kolor, jaki jest pastelowy na włosach, to taki ma być. Znaczy, to jest ten kolor, to jest pastelowy kolor na włosach. Mogę wam pokazać zdjęcie, jak wyglądałam, jeżeli nie macie mnie na Instagramie. A więc wyglądałam trochę jak taki łosoś. Jak trochę mi się zmył kolor, podobał mi się bardziej, ale miałam dosyć po kilku dniach tych różowych włosów, naprawdę. Mi się podoba, strasznie mi się podobają różowe włosy na kimś. I najlepsze to było to, że w tym tygodniu, co sobie zrobiłam, byłam przez cały tydzień chora, więc tak w sumie dużo z nich nie miałam, dlatego że w dodatku ten kolor schodził tak szybko, że po kilku myciach już w ogóle nie miałam go prawie, tylko że te fryzjerki, co mi robiły, to zrobiły mi na głowie tutaj ciemniejszym różowym, a tutaj miałam takie jasny różowy. Więc jak to wszystko schodziło, to tutaj już miałam blond włosy, ale tutaj nadal miałam różowy. Więc to wyglądało tak strasznie niechlujnie. Ja nie lubię, jak ktoś ma pofarbowane włosy, ale już tak widać, że to schodzi i po prostu to strasznie... Gdzie chciałabyś zamieszkać w przyszłości? A więc... w przyszłości chciałabym zamieszkać. Właśnie to jest wielkie pytanie. Wiem, że na starość bym chciała gdzieś wyjechać. Bym chciała po prostu mieszkać gdzieś, gdzie jest ciepło przez cały rok i mieć blisko morze. Znaczy na całym morzu bym chciała mieszkać. Po prostu mieć dobre, stare życie. A więc to jest wszystko w tym filmiku. Dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich Q&A. Możecie zostawić więcej pytań, jeżeli jakieś macie, w komentarzach do następnego Q&A. Będę starała się robić je co jakiś czas. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie następne filmiki. Czy chcecie filmiki związane z modą, czy bardziej z makijażem, czy może po prostu jakieś tagi. I pa, pa!